Ja nosiłem takie włosy dotąd, jak przed seminarium byłem z znawcą hipisów i pracowałem w sklepie, siedziałem raz na radiu, tak opuszczoną głowę, to proszę pani, po ile ta radia? Proszę pana, o przepraszam. Ale właśnie, czy ty słyszysz swoje prawdziwe imię, czy znasz prawdziwe imię? Bo jak Pan Bóg będzie wołał do ciebie, krzyczał do ucha, a ty powiesz, on do kogoś innego. Do kogoś innego. To fałszywe ja jeszcze można też ująć w tym obrazie biblijnym, kiedy Samuel przychodzi do Jessego, szukając kandydata na króla. I Jesse mówi, to mój syn Eliab, reprezentacyjny w ogóle tutaj. A Dawid mówi, nie ten. Samuel mówi, nie ten. No to może ten Aminadab, taki lepszy, taki, zobacz, super. Nie ten. No to może Szamma, nie ten. Kiedy ktoś przychodzi do nas, fałszywe ja bardzo często będzie pokazywał swoje najlepsze strony. Tu moje dyplomy, tutaj moje puchary, tutaj moje uznania. Nie ten. Nieźle jeżdżę na łyżwach, na nartach też jeżdżę. Nie ten. Pan Bóg nie chce z narciarzem rozmawiać. No znam dobrze dwa języki, Pan Bóg nie chce rozmawiać z poliglotą. I jak tak wchodzisz w siebie, to mówisz, proszę księdza, kiedyś się bardzo wzruszyłem, jak moja babcia umierała i się rozpłakałem i nie mogłem być przy łóżku. Pan mówi, z tym chcę gadać, z tym chcę gadać. A te wszystkie Eliaby, Aminadaby, Szabby reprezentacyjne nasze, no to tak jest przed ślubem, jak się rodziny odwiedzają celem omówienia wesela. Może pani coś rzeczy kawy, ależ skąd to byłby za duży kłopot dla państwa, ależ nie. A po ślubie, to małpa ruda, no tak nas wychiwała.